Witam na moim kanale Miss Niacyna Life i teraz chcę Wam powiedzieć, bo pewnie ktoś zapyta: Kobieto, ty mówisz, że nerwicę lękową można e, wyleczyć e, dietą? Niacyną oczywiście też. Ale jak dorzucicie niacynę i dietę, to będziecie mieli to załatwione w szybkim tempie na 100%. I pamiętajcie, że nie jestem lekarzem, ja tylko opowiadam, co działa na mnie. I teraz ktoś pyta, no ale co jeść? A ja Wam powiem raczej, czego nie jeść. Ograniczacie węglowodany, czyli żadnych ciasteczek, chlebków, yy, yy, piweczka i takich. I wierzcie mi, że bez chleba da się żyć. Sama od trzech lat jadam bardzo mało chleba. Co jeść na śniadanie? Na przykład, jak wygląda moje śniadanie? Moje śniadanie wygląda, że jem dwa jajka. Zazwyczaj sadzone, bo to mi jakby najbardziej odpowiada na śniadanie. Do tego sobie dodaję pomidory. Teraz jest sezon na ogórki kiszone, więc ogórki kiszone, oliwki, bo to są wszystko, jakby wszystko, co dobrze na nas wpływa. W jelitach co oznacza, już wam mówiłam, że mamy zdrową głowę. Ostatnimi czasy też się trochę odchudzam, bo na moich filmach też zauważycie, że ja mam wagę góra-dół, góra-dół. I nie chcę już tego, chcę, aby moja waga w końcu się ustabilizowała, co też daje mi spokój psychiczny. Dzięki diecie niskowęglowodanowej bez tak naprawdę zbędnych ceregielek schudłam chyba 8 kg. Waga w dół, insulina uregulowana oznacza, że objawy e, nerwicy lękowej są małe lub żadne. Ostatnimi czasy do swojej diety też wprowadziłam e, takie. Koktajle, czyli szejki proteinowe. Co pomaga mi schudnąć, e, zaspokaja mój głód, e, zaspokaja moje potrzeby spożycia cukru, a cukier, ciasteczka rozwalają naszą gospodarkę insulinową. Rozwalenie gospodarki insulinowej oznacza, że mamy objawy nerwicy lękowej. Ponieważ zawsze uważam, że yy, suplementy w proszku są lepsze niż te w tabletkach, a to z tego powodu, że sam suplement w tabletce ma jakąś otoczkę, a w tej otoczce dodatkowe składniki, plastik, coś tam, więc lepiej jest to mieć w proszku. I takim szejkiem proteinowym rozwiązuje sobie. Problem, jak pić te suplementy w proszku, bo one nie wszystkie są zawsze smaczne, na przykład kolagen, on jest rybny i on nie jest za smaczny, jak go tylko z wodą rozmieszasz. Więc ja biorę sobie dwie miarki takiego koktajlu, łyżeczkę kolagenu, 6 około gram inozitolu, tam w środku jest miarka, możecie sobie odmierzać. Blenduję to i tym sposobem sobie robię super fajnego shake'a z niskim indeksem chemicznym, czyli nie wywali mi znowu tej insuliny, która mnie roztrzęsie, będę miała agorafobię i, i, i ogromne lęki. W takim shake'u nie jest czuć rybiego kolagenu, a on to jest dobry na nasze zmarszczki i w ogóle na, na wszystko i myślę, że na odchudzanie trochę też. I takiego szejka piję sobie na drugie śniadanie zamiast zjadać ciasteczka z kawką. I to jest, moi drodzy, cudowne, dlatego że taki shake ma niski indeks glikemiczny, plus sobie wrzucicie inne dobre składniki do tego. E czy się najecie czy nie napijecie trochę, ale to jest po prostu smaczne i nie będzie wam się chciało zjadać tych okropnych ciasteczek serniczków i innego torcików innego badziewia. I jeszcze raz powtórzę, że u mnie uregulowana gospodarka insulinowo-cukrowa Oznacza, że nie mam objawów nerwicy lękowej ani objawów depresji. Jedyne, kiedy takie objawy do mnie przychodzą, to jak się nie wyśpię, pójdę za późno spać, potem za wcześnie wstanę, lub jeżeli źle zjem i to szczególnie na kolację. Jak na kolację po południu wieczorem zjem zbyt dużo węglowodanów, a już nie daj Boże jakieś tam ciastko czy serniczek, to rano wstanę z objawami niepokoju. Więc zazwyczaj teraz, jak patrzę na taki serniczek, to sobie myślę, że nie robię tego, ponieważ następnego dnia nie będę się czuła dobrze. A kiedyś u mnie było normą, że y, zaczyna mi się chcieć spać, jakieś tam objawy lękowe, depresja, zjem sobie czekoladkę, bo to na pewno mi pomoże. Ale to niestety było koło zamknięte. Cukier w dół, cukier w górę, w dół, w górę y, i te cukierki tylko, czy tam te ciasteczka, zamiast y, robić coś, żeby mnie uspokoić, to tylko mnie rozdrażniały. Jeżeli czegoś nie zrozumieliście, chcielibyście większego wytłumaczenia, to zapraszam do sekcji komentarzy. I jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam też yy, do zasubskrybowania. I jak ktoś się chce dowiedzieć, co to jest taniacyna, witamina B3, bo nie wie... Zapraszam do moich starych filmów. W moich starych filmach jest taki vlog, gdzie o wszystkim mówię od chyba pierwszego dnia, kiedy zaczęłam brać niacyny i mówiłam tam wtedy, po jakim czasie ona zaczynała na mnie działać i te moje lęki i depresje ustępowały. I dziękuję za uwagę.